No jak Państwo widzicie, jest przygotowywany następny transport dzisiaj z samego rana, już został podstawiony. To już jest 11. ciężarówka, która wyjeżdża na trasę. Wiele już dotarło do Lwowa, wczoraj 6 transportów dotarło, dzisiaj kolejne, jutro następne 2. Także systematycznie staramy się przekazywać. Bardzo jest nam miło, że wrocławskie placówki oświatowe wykonały gigantyczne naprawdę zadanie i cały czas pracują, dostajemy informacje ze wszystkich szkół. Jak mogła Pani sama zauważyć, cały czas samochody tutaj podjeżdżają i się rozładowujemy. To jest kilka tysięcy wolontariuszy, którzy pracują we Wrocławiu, ale to nie tylko wolontariusze wrocławscy. Dostajemy również dary z Holandii były, z Belgii, z Niemiec. Płynie statek z Islandii, jutro przyjadą następne dary ze Szwajcarii, więc cała Europa się poruszyła, znają naszą fundację, przypomnę, Dortmundsko-Wrocławsko-Lwowska imieniem świętej Jadwigi, która pod patronatem pana prezydenta Jacka Sutryka i arcybiskupa Józefa Kupnego pracujemy tutaj. No, przyjechałem sюди z początkiem wojny, до батьків, батьки тут мешкають. Приїхав сюди, тому що треба допомогти моєму народу, українцям, які не можуть зараз знаходитися в такій важкій ситуації гуманітарній. І це мій обов'язок, як кожного українця, хоча б чимось, хоча б допомогти чимось тут. Tak naprawdę pakując wszystko tutaj, zarówno wodę, także każda najmniejsza paczka, nawet zupka chińska może uratować osobie, może przedłużyć życie o nawet 3 dni załóżmy. Więc powinniśmy, mimo nawet ze skromnym budżetem, wpłacenie na przykład złotówki, to ta złotówka może naprawdę przyczynić się do jakiejkolwiek pomocy na Ukrainie.